Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych Państwa w omówieniu kolejnej aktualizacji w naszej ukochanej i pięknej grze World of Warships. Szanowni Państwo, tym razem zajmiemy się patchem z numerem 0.10.11, czyli aktualizacją wychodzącą w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, w związku z czym trochę będzie właśnie pierdołu związanych z tym oto okresem. No i pierwsza rzecz, obchody noworoczne. To, co na, na co czekaliśmy w zasadzie cały miesiąc, żeby zrobić w jeden dzień, czyli wykupowanie za atesty świąteczne prezentów Mikołajowych. I teraz tak, to o tym już doskonale wiecie, bo to jest już od jednego pacza dostępne. Okręty 8-9 mamy 75 jednostek stali, okręty 5-7 mamy 750 jednostek węgla i atesty noworoczne. Jedna sztuka za bitwę na dziesiątce. Po wejściu tej aktualizacji 0.10.11 będziemy mieli możliwość zamiany atestów na kontenery, czy tam prezenty Mikołajowe. Jeden na zwykły kontener, trzy na duży i 5 na ogromny kontener. Przy czym, z tego co się orientuje, przynajmniej z poprzednich lat, to najbardziej opłacalne jest tych dużych kontenerów, czyli tutaj można powiedzieć, że średnich. I yy, chwalcie się czym, co tam będziecie zdobywać po tym, jak patch wejdzie. Nie bardzo nas tu interesuje temat tego, że można mieć 100 nieotwartych kontenerów, ale prezenty prezentami nie będą się do tego liczyły. Także to, to tam jest kosmetyka. Raczej nikt nie trzyma w porcie 100 nieotwartych pudełek. No i mamy yy, zadania. Noc sylwestrowa, czyli coś, gdzie wystarczy raz kliknąć i samo się robi, i będziemy za to dostawać żetony gwiazdne. I na co będzie można wymieniać te te żetony? Mówiłem o wydarzeniu 300 żetonów gwiazdnych zbrojowni. Będzie kolekcja kolejna i będzie jeszcze za kolekcję można zdobyć 4 dni premium za każdy za każdą część tej kolekcji, która składać się będzie z 12 elementów. Przepraszam, 16. Nie, dobrze, 4 razy 3, kurde. Matematyka jest moją mocną stroną zdecydowanie. Także 12 elementów na jeden na jedną część i za cztery części będzie można zdobyć sobie jeden kontender mikołajowy. Dostaniemy nowy port, który będzie się prezentował mniej więcej następująco, także świątecznie do pożygu. No i jeżeli chodzi o coś ciekawego w końcu w tym patchu, to będziemy mieli, moi drodzy, Stocznie. I co będzie można zbudować w stoczni? Brytyjski okręt tieru 9, pancernik Malboro. O, nie to chciałem. To jest proszę państwa okręt, który wydaje mi się jeden z jednym z najmniej ciekawych do budowy w tym evencie, tego rodzaju evencie. Będzie się składał z 32 faz budowa tego okrętu za darmo zrobić możemy 27, czyli trzeba będzie dokupić 5. Można to zrobić za 5000 dublonów na początku, ewentualnie możemy wydać tysięcy dublonów i mieć od razu 11 faz, przy czym po drodze będzie można zdobyć sobie dreadnota, ale za dreadnota dostaniemy kredyty, jeżeli go mamy, oraz będzie można sobie zdobyć Repulsa. Także osoby, które Repulsa już kupią, dostaną za, za zrobienie 18 etapu budowy stoczni, e zwrot pewnie w kredytach. Tutaj mamy informację gdzieś na dole. O, proszę bardzo. Jeżeli posiadacie już okręt Dreadnought w porcie, otrzymacie 5 milionów kredytów, i za ukończenie tej stoczni, za dublony, będziemy mogli sobie robić dyrektywy, czy tamte etapy raz jeszcze i wtedy za każdy etap dostaniemy 250 jednostek stali. Myślę, że mniej więcej już kojarzycie, czym ten okręt jest. To jest taki brytyjski rozrzutnik. Tutaj mamy bardzo ciekawą charakterystykę podaną. Coś tu jest jeszcze napisane na temat tego okrętu? Zaraz zobaczmy. Aha, szczegóły... Więcej szczegółów o budowie przekażemy w kolejnym paczu. Zobaczymy, czy coś jest na górze. O, proszę bardzo. A nie, to Repuls, dobra, to Repuls. Tu mamy informację właśnie, czytałem to przed chwilą i szukałem. Yy, więc tak, 16 dział kalibru 356 mm umieszczone w czterech wieżach, czyli 4x4. Pancerz pancernika jest raczej przeciętny, no da. Lecz okręt nadrabia to niską wykrywalnością licznymi działań baterii głównych, które sieją jak gówno na polu, bo mamy tutaj Sigma 1.4, przypominam, co gdzieś oscyluje w granicach czwartego tieru, myślę, że maksymalnie, a tu jesteśmy przypominam na 9. Także mamy jako tako rozsądno, teoretycznie, ocechując się dość dużą strzelności. nie pamiętam dokładnie ile to jest w sekundach, ale mamy 16 dział, które w nic nie trafiają. To są takie działa, które kiedy będziemy strzelać w kapa, to będziemy ostrzeliwać dwa na raz na przykład, nie? bo taki będzie rozrzut tych dział. Oczywiście przesadzam, koloryzuję, ale no to jest najmniej warty grindu w stoczni okręt, jaki do tej pory został w tym wypuszczony. Chyba nawet hizen byłby ciekawszą propozycją niż to, co tutaj nam zaproponował Wargaming. No, i repuls jeszcze po drodze, można odebrać sobie dzień pręki, klikając tutaj. Niemieckie pancerniki wychodzą z Early Accessu, i tutaj mamy cechy gałęzi, co mamy tutaj podane. Okręty od poziomu 7 w górę mają torpedo o dalekim zasięgu, liczne działa uzbrojenia dodatkowego, ale niska przeżywalność, więc używanie artylerii dodatkowej wymaga podejścia blisko, a niska przeżywalność to uniemożliwia. Także trochę taki paradoks tutaj w wykonaniu tych niemieckich pancerników. No, i mniejsza liczba dział o teoretycznie wysokiej celności. No tutaj podane nie pamiętam dokładnie parametrów tych pancerników, ale be, no, jeżeli będą faktycznie celniejsze, no to może i dobrze. No, ale po co sekundarka na no, okrętach, które mają celną artylerię, więc raczej blisko podchodzić nie będziemy, do tego jeszcze mamy niską przeżywalność do pary. No, i jest jeszcze niska wykrywalność, no ale torpedy tutaj mamy też o dalekim zasięgu, niestety niskiej prędkości także to jest takie puścić i zapomnieć. Może coś trafi. Nie? To jest na tej zasadzie właśnie działań do torpedki. Poprawki w okrętach podwodnych. Jak dobrze wiecie, ten temat mnie zupełnie nie interesuje, dlatego pozwolę go sobie pominąć. Troszkę tam przeczytałem, ale nie gram okrętami podwodnymi w ogóle i grał w nimi nie będę, więc nie będę się do tego odnosił, bo nie wiem, jak jest obecnie. Nie wiem, czy te zmiany są jakoś istotne. Jeżeli ktoś się na tym zna, to zapraszam do dyskusji w komentarzach. Zbrojownia. Co dalej? Odnawiają się kupony na... Zasoby, ale dodano również 4 jednorazowe kupony z kategorii okręty za dublony, oferujące 10, 15, 20 oraz 25% zniżki, także spoko, na święta może być. Darmowe zestawy losowe, 4 kontenery Mikołaja, pewnie te malutkie, 2 dni premki, 50 dublonów, trochę węgla i, i same kamuflaże, także no za darmo, no ale jednak. Nowy kapitan holenderski, który będziemy mogli go wsadzić sobie na krążowniki lub niszczyciele, chociaż czy ja wiem, czy ten perk, który dodaje 1%, a tutaj aż 1,5, jest warty wydawania 35 tysięcy jednostek węgla. To bardzo wątpliwe zagadnienie z mojej strony, także ten kapitan raczej bym powiedział, że nie jest to dobry wybór. Dodano kontener niemiecki niszczyciele, także jak ktoś nie uzbierał kolekcji, to może to zrobić teraz, wydając 2000 jednostek węgla za kontener. No ale nie jest to też jakaś rzecz wymagana. Dodatkowa zawartość co tam więcej? Yy, stały konflikt japoński, zamek na fuzo, flagi, yy, lista okrętów aha, doda, dodane zostaną Forest Sherman, Sewastopol, Canaris i Dido do testów dla cc współtwórców i tam innych ludzi, którzy jeszcze wytrzymują z WG i pozostałe zmiany. Popatrzcie, że kolejny buff dla Zao. Tym razem dostaje Zao sobie tutaj 2100 HP. Także no, jedna penetrująca pestka jakaś rozsądna. Radziecki krążownik Talin. Zmniejszony rozrzut maksymalnych pocisków. Fubuki. Buff do wykrywalności o... Ile? 100 metrów? Tak, 100 metrów. Niedużo, ale zawsze coś. I wschodnią azjatycki niszczyciel Yu Yang. Maksymalny damage torped zwiększony o 900. Także powolutku do przodu tym, z tym Yu może w końcu zacznie znowu być grany, bo był fajny, został znerfiony, zapomniany i teraz widzę, że próbują go znowu wyciągnąć do bitew. Niszczyciel Paulo Emilio zostaje poddany pewnym zmianom, jeżeli chodzi o pelotkę, bo tutaj te działa artylerii głównej nie będą już działami uniwersalnymi, stąd też troszeczkę zostanie zmieniona tutaj zasada działania prze yy, baterii przeciwlotniczej na tym okręcie. Profile dźwiękowe standardowy, kinowy, prosty, nocny własny. Wydłużenie sezonu bitew rankingowych, żeby po prostu uniknąć takiej pustki między jednym a drugim sezonem. Jak dla mnie dobrze. Zawsze dodatkowy sprint, dodatkowa stal, dodatkowe jakieś tam inne pierdoly, które można zdobyć w związku z tym sprintem. Inne zmiany. No to już to jest kosmetyka, podobno. Aha, podwodne środowisko. To jest niezwykle istotna zmiana dla ludzi, którzy grają na okrętach podwodnych. I to jeszcze na operacjach, chopanie. Także no. Niby patch związany się ze świętami, zawsze to było jakieś duże wydarzenie. A teraz pakowali nam stocznie, w której możemy zdobyć taki sobie główny okręt, który sieje jak wściekły Sigma 1.4. Przypominam, i do tego będzie nas kosztował minimum 5500 dublonów. Także pozdrawiam serdecznie. I to chyba w tym materiale no tyle, bo no. Openingi, openingi, jeszcze raz openingi, jak już ktoś pozbijał te atesty to teraz wystarczy jeden dzień po kupić pudełka, pootwierać, mieć nadzieję, że coś wypadnie. Mamy podane szczegółowe informacje na temat szansy na drop z każdego z tych pudełek, można się z tym zapoznać. Oczywiście wiadomo, że w tamtym roku była shortlista, można by się również tego spodziewać w tym roku, ale oczywiście w ogóle się do tego nie przyzna, może dopiero jak zrobi się dobre gówno z tego i zacznie sporo ludzi zgłaszać, że dostają konkretne okręty. To może w tym temacie coś się ruszy. Na chwilę obecną nic nie wiemy, zobaczymy. I z mojej strony, w tym materiale, wszystko. Także no, chyba, żeby życzyć wesołych świąt, jeszcze za wcześnie, pewnie jeszcze się będziemy słyszeć. Ale na razie, dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.